Zbigniew Lubaszewski, adiunkt działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, historyk, regionalista. Sławomir Korpysz, nauczyciel, regionalista, działacz PTTK. Powstanie kościuszkowskie zapisało się na ziemi chełmskiej kilkoma ważnymi wydarzeniami, a warto dodać, że już w okresie uchwalania Konstytucji 3 maja, jak również wojny w obronie Konstytucji 3 maja, Chełmianie byli tutaj zaangażowani w różnorodny sposób w obronę ojczyzny. Warto również dodać, że właśnie w czasie tej wojny, dokładnie 18 lipca 1792 roku, nieopodal Chełma, pod Dubienką, został stoczony zwycięski bój wojsk polskich. No niestety w tym momencie nie udało się uratować Konstytucji Rzeczypospolitej, bo ostatecznie podpisano traktat drugiego rozbioru. W okresie powstania kościuszkowskiego, już na początku kwietnia, dokładnie 6 kwietnia 1794 roku, doszło w Chełmie do buntu przebywających tutaj oddziałów pod dowództwem generała Jana Grochowskiego. Równocześnie na Górze Chełmskiej pod opieką ówczesnego biskupa unickiego chełmskiego Porfiriusza Warzyńskiego zebrała się szlachta chełmska i ogłosiła akces do powstania. Była to pierwsza ziemia na obszarze tego okrojonego już państwa polskiego, która podjęła taki akt. Niestety te oddziały polskie wycofały się w stronę Krakowa, a wkrótce od strony wschodniej pojawiły się kolejne oddziały rosyjskie. Do obrony linii Bugu skierowano generała Józefa Zajączka. No niestety oddziały pod jego dowództwem stoczyły przegraną bitwę pod Chełmem 8 czerwca 1794 roku. Mimo bohaterskiej walki, śmierci m.in. pułkownika Michała Chomentowskiego, Rosjanie pokonali oddziały polskie. Rosjanie wdarli się do miasta Chełma, spalili miasto, a generał Zajączek ze swoimi żołnierzami wycofał się w stronę Krasnego Stawu. W takich dramatycznych okolicznościach Chełm znalazł się już pod panowaniem rosyjskim, no i już w okresie powstania nie dochodziło tutaj do kolejnych walk. Ostatecznie po trzecim rozbiorze Chełm został włączony w skład państwa austriackiego. No, chełmski oddział PTTK od ponad pół wieku organizuje rajd kościuszkowski, właśnie, który nawiązuje do tradycji historycznych kościuszkowskich na ziemi chełmskiej. W tym roku już mieliśmy 56. edycję tego rajdu i młodzież ze szkół Chełma i okolic bardzo chętnie i licznie bierze udział w tych rajdach i mamy zawsze konkurs o Tadeusza Kościuszko i młodzież właśnie wykazuje się dużą wiedzą w takim konkursie.